80 zawodników wzięło udział w piątych międzynarodowych mistrzostwach Wałbrzycha w tenisie stołowym. Zwycięzcą w najbardziej prestiżowej kategorii seniorów okazał się Jakub Załuski. Organizatorem turnieju była spółka Aqua Zdrój oraz gmina Wałbrzych. Zawody odbyły się w hali sportowej Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój. Tutaj akurat przyjechali i zawodnicy typowi zawodowi, czyli grający w pierwszej, w drugiej, tam w trzeciej ligach, i też typowi amatorzy, którzy się bawią, ale chcieliby przy okazji się sprawdzić zawodowcami. Ten turniej właśnie jest turniejem otwartym, raz w roku robione, że mogą się wszyscy sprawdzić. Też również tutaj przyjechali do nas zawodnicy z drugiej ligi czeskiej, Sokol Hradec Kralove i Trutnov, tak więc turniej naprawdę ma wysoką rangę. Turniej rozgrany został charytatywnie dla Bartka Sulewskiego, który od 10 lat walczy z chorobą nowotworową. Jest to też były mój zawodnik, mój wychowanek, zawodnik drugiej drużyny Wiktorii Wałbrzych, tenisa stołowego, tak więc przez okres swoich lat młodzieńczych, młodzieżowych grał i trenował w tenisa stołowego, nawet profesjonalnie, bo grał w trzeciej lidze. Dla niego dzisiaj gramy ten turniej. Zawody w kategorii seniorów wygrał 16-letni Jakub Załucki, zawodnik gminnego ludowego klubu sportowego w Krosnowicach. Raz już miałem okazję wygrać tutaj turniej, bodajże 4 lata temu. Wtedy grałem w kategorii juniorów, czyli do 18 lat. W tym roku postanowiłem zagrać z seniorami, chociaż mam jeszcze 16 lat. W maju kończę 17. Lecz uważam, że prezentuję na tyle poziom wysoki, że mogę startować już w kategorii seniorskiej. Jakub Załucki przygodę z tenisem stołowym rozpoczął w wieku 7 lat, gdy do gry namówił go jego dziadek. Dziś na swoim koncie 16-letni zawodnik ma już wiele sukcesów. Moim największym sukcesem myślę, że są 2 lata temu byłem na Mistrzostwach Polski i zająłem tam 9 miejsce w singlu, 5 w mikście, czyli z partnerką w deblu, i również 5 miejsce w drużynie z kolegą. Organizatorzy turnieju zapraszają do gry w Wałbrzyskiej Szkółce Tenisa Stołowego. Zajęcia odbywają się w Aqua Zdroju w poniedziałki i środy od godziny 16 do 17.30. A wyniki piątych międzynarodowych mistrzostw Wałbrzycha w tenisie stołowym można znaleźć na stronie wałbrzych24.com.